Witam Was tutaj, cześć, jestem Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Jak widzicie, gdzie jesteśmy. I zapraszam Was od razu do wzięcia udziału w ankiecie. Ankieta dotyczy pytania, kiedy chcecie, aby pojawił się kolejny odcinek, a właściwie to live, jak może wiecie, z rozwalenia naszego miasta, z Natural Disasters. Są trzy opcje, ponieważ się już ankieta też nam pojawiła. Piątek o godzinie 19.30 do 20.30, jakoś tak to będzie trwać. Albo w piątek, albo w sobotę, albo w niedzielę, ponieważ w sobotę jest noc muzeów, nie wiem, czy Wam wszystkim będzie pasować. Jeżeli pasuje, no to lecimy w sobotę, bo to jest jak dla mnie przynajmniej najlepszy termin. Jeżeli też nie będzie żadnych wyników ankiety, no to taki będzie wynik. Dobrze, ale lecimy, zaczynamy. Haven't you been hearing more about disasters lately? I'm not sure if it's just me, but I feel like meteors and sinkholes just didn't happen as much when I was younger. Maybe I just wasn't paying attention. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Citizens are urged to take caution. Zaczynamy, no i lecimy. Jak słyszycie, w tle jest radio. Się już włączyło. I chwileczkę moją. Powiem tak. Przełączmy na to. Ponieważ nie wiem, nie mam tego pojęcia, czemu to się włączyło. Nie wiem, naprawdę. I mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, co przed chwilą gadało. Tak, ściszmy trochę radio, bo słyszałem, że jest dosyć głośne na ostatnim odcinku. I tak, mniej więcej, dobra, na takiej głośności się zostawmy radio. Znaczy, dla mnie jest trochę jeszcze i tak głośno. To było radio Gold FM, którego nie można puszczać na transmisję. No, dobra. Tak, dzisiaj się zajmiemy bardzo krótkimi rzeczami, a mianowicie wrzuceniem wszystko, co się pojawiło w Natural Disasters. Zacznijmy od tego, że marzymy. Wreszcie, nie wiem, czy to dzisiaj zrobię, może to poza odcinkiem wrzucę. Zrobię tutaj ten park, co miał być, którego nie mogliśmy zrobić. Ale tak poza tym to na pewno to byśmy dzisiaj zrobili, bo dziś będzie duża część z timelapse'a zrobionego. To wały. I to nie gdzie indziej, jak właśnie w tego typu miejsce. Tak trochę odsuń. Chyba nie. Okej. Okay. Czy tu się uda? Czekajcie. Zróbmy tu, gdzie na pewno się uda, czyli na przykład tutaj. Tak, żeby nam tego na pierwszej fali tsunami nie rozwaliło. Wiemy, że chcemy wszystko rozwalić, ale ja chcę jeszcze zrobić tak, żeby to miasto miało szansę przetrwać. No mam. Widzę, że nawet całkiem przyjemnie działa to narzędzie do tworzenia nabrzeży. Tylko teraz tak, pytanie, czy nam się uda? Okej, okay, tu się uda. Natomiast czy uda nam się dalej? No właśnie, tak sądziłem. To byłoby zbyt piękne. Dobra, to tak, tu jest ogólnie dobrze. My nie będziemy robić tego nabrzeża wszędzie. No bo z przyczyn technicznych, no to trzeba byłoby demontować budynki, takie jak na przykład tutaj to. I postawić to na nowo. A tego nie chce mi się. Znaczy, nawet nie chodzi o to, że nie chce się, ale to... Trochę nie ma sensu teraz już. Zwłaszcza, że to jest koniec serii. Dobrze, tutaj sobie zbudujmy jeszcze taki wał. Ogólnie tych nabrzeży. To wszędzie tam, gdzie można. Wiem, to nie wygląda najlepiej. Jeszcze, jeżeli wybierzecie opcję w piątek, no to nie będzie tego. Ale ma się jeszcze pojawić odcinek podsumowujący wszystkie te nasze serie. I w tym odcinku będzie podsumowanie. Będzie jeden długi timelapse. Długi. Czy taki długi, to też nie jestem pewien. Pewnie taki jak standardową muzyką, w którym będą pokazane wszystko, co robiliśmy w tej serii. Tak, tutaj jest jeszcze dużo miejsca niewykorzystanego ogólnie w tym mieście, więc budować, co byśmy jeszcze mogli budować, no to jest. Ale no, jest nowy dodatek i bym chętnie się nim zajął na nowym mieście. Dobrze, tak, tutaj jest dobrze.
tutaj będzie niedobrze. Jeżeli coś przyjdzie, więc zróbmy sobie to. Ogólnie to wszystko nam zaleje, jak się w końcu pojawi tsunami. I jedna rzecz ważna. Kiedy wczytywałem to miasto, pojawił mi się nowy komunikat. Wszystkie miasta, które aktualnie były zapisane, pojawiają się teraz, będą w nich katastrofy. Ponieważ po włączeniu coś takiego się pojawiło, więc teraz nawet tutaj dzisiaj w trakcie nagrywania może się coś pojawić. To będzie taka zapowiedź tego, co się będzie działo na live, ale no, jakby coś, bo to jest automatycznie. Ja nie chciałem nic tutaj kręcić, więc jak coś się pojawi, no to trudno. Zresztą ma bardzo wysoki poziom wody. Trochę nie wiem czemu. Dobrze, ja sądzę, że to powinno wystarczyć wszystko. Bo tutaj to aż tak daleko chyba nie przejdzie to tsunami. Nie. Jak będzie przechodzić, to wtedy najwyżej coś jeszcze będziemy kręcić. Dalej. To tak, schrony. Ze schrony to teraz zrobię sobie jeden z wami i resztę będę już robił tutaj na psie. Ale budynki. Ogólnie to będzie bardzo dużo kosztować. Podobno. I tak, co nam się przyda na pewno? No to baza helikopterów medycznych. Sądzę, że tam przy tym centrum medycznym, albo gdzieś bardziej tak w centrum, co tu się stało? Wow. A jakim planem to się zapisało? Zrobiłem sobie kanał. Jak się bawiłem świeżo po zainstalowaniu dodatku. I coś się nam tu wylało. Okej, okay, ciekawe. No dobra. Tak, mamy centrum medyczne WON. Gdzieś tutaj. Tu by się przydały te helikopterki. Jednakże tam nie ma miejsca sobie. Wstawimy je gdzieś tutaj w mieście. Tylko ja tu widzę, że to jest dosyć duży budynek. Tak, żeby one mogły łatwo latać. Gdzie by tutaj nie tu wrzucić? Tu by się przydało. No tu i tak jest kiepskie miejsce na cokolwiek. Bardzo. I jak to działa? Może byśmy jakiś helikopter zobaczyli, ale raczej wątpię. W ogóle przyspieszę cały czas. Trzy helikoptery, no wiesz co? O, jest, leci, i leci, czekajcie. Złapmy go. Co no, helikoptery bardzo dziwnie wyglądają. I nareszcie działa mi tutaj nagrywanie, już będzie to szybciej działać. Okej, okay, i drugi helikopter, dobra. Leci, leci, leci. Dobra, dokąd ty lecisz? Kolego. Odwiedzić na wezwanie rezydencja Brynów. Ciekawe, gdzie to jest. No dobra. Tymczasem będziemy sobie patrzeć, co tu jeszcze trzeba postawić. Tak, to byśmy mieli. Helikoptery policyjne. To też można byłoby wstawić gdzieś. No, gdzie ty lecisz, człowieku? Helikopter. O, wow. Oj, co on robi? Widzicie? Chyba, nieważne. Okej, okay, ląduje gdzieś tutaj. Jakiś tramwaj się tu zatrzymał, jakaś karetka. Ten helikopter naprawdę ma gdzieś prawa życia i śmierci. Okej, okay, dobra. Stawmy policyjne. No to policyjne też by się przydały gdzieś w mieście. Ale może nie aż tak. Możemy w sumie go postawić gdzieś tutaj trochę na obrzeżach. Bo tutaj jest takie miejsce trochę niewykorzystane, no bo się nasz popyt jest znikomy. I pewnie tutaj też będą trzy helikoptery i tu, zobaczcie, już się pojawiły. Tak. I proszę bardzo, odlatują helikoptery, już na wezwanie. No ale są rzeczy, których jeszcze najważniejsze. I jeszcze wejdźmy sobie do zakładki woda i tak. Odpływ słodkiej... To? Odpływ słodkiej wody, okej. Okay. To jest odpływ podczas tsunami, jakoś tak to działa. No i taki odpływ by się przydało zrobić gdzieś na dole rzeki. To gdzie? Na pewno gdzieś tu. Tylko tak, żeby to jeszcze fajnie wyglądało. O, tutaj. Tu jest taki krótki pasek. Proszę bardzo. Są sobie takie z dwa. Wiem, że jest dużo nowych, fajnych budynków, które trzeba stawić. Teraz je postawimy. Dalej. Jednostka pompująca i zbiorniki rezerwowe. Zbiorniki to jeden sobie max postawimy gdzieś tutaj przy tym rolniczym. No tak. Dużo to mi się trochę tego nie chce. Jak będziemy budować od początku miasta, to wtedy się tego więcej będzie stawiać. Natomiast tutaj to... Aha, tu coś jest. No jasne. Tutaj mamy postawić. Okej, okay, mamy zbiorniki wody, bo też chcę, żeby nam pieniędzy wystarczyło. Jak wystarczą pieniądze, to najwyżej jeszcze coś dostawimy. Proszę bardzo. I mamy zbiorniki wody, one się pewnie będą napełniać. Wykorzystanie z adaptacją. Okej, okay, no to bardzo dobrze. Póki co nie musimy. Jeszcze przydałyby się akumulatory mocy. I to jest ważne.
tam gdzieś w jakimś dobrym miejscu by się przydał, gdzieś gdzie nie będzie problemów takich zbytnich. To jest do odpompowywania miasta. By się przydało, czekajcie, jest to taka mapa. Okej, widzę, że coś się zmieniło tutaj, czekajcie, zniszczenia. Wykres dla katastrof, zaraz tym się trzeba będzie zająć. Jest dużo czy tym trzeba się zająć. Jeszcze time-lapse trzeba zrobić, tak, jasne. Gdzie jest wysokie miejsce na tej mapie, bo to jest ogólnie dosyć, no właśnie, nudno z tego terenu. Dobra, wiecie, postawimy to gdzieś tu. Ale nie, czekaj, ile to kosztuje? Ile wykorzystanie? 1600 na godzinę, czyli już jesteśmy na minusie. I stówkę. Dobra, to takie dwie stówki mogą się przydać. Dobra, nie, jeden. Na razie nie wiemy nawet, jak to wykorzystuje się, więc... Dobra. I to działa w ten sposób, że stąd... Wow. Już wyjeżdżają. Proszę bardzo, to jest pompownia i one jadą, rozlewają wodę. Jedzie, zaraz trzecie, jak wyjedzie, to zobaczycie. Ej. Poszukiwanie rozlewisk. On szuka rozlewisk i tam, gdzie są rozlewiska, on zbiera wodę i później wraca i to już się wypróżnia. Czyli jak jest tsunami, no to wiadomo, co robi. I my wiemy, że jest jedno rozlewisko. Zobaczymy, czy nam dojedzie. Mam nadzieję, że tak. Dobrze, czy też jest z prądu się pojawiło? Nie. Tu są nowe strefy, ale to wszystko mamy. Dalej, drogi to też... Ej, ty! The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. Pożar lasów mogą zaczynać się w każdym punkcie. Helikoptery straży. Dobrze. Campsites and treehouses immediately. Jak więc widzicie, dodatek działa. I aby przeżyć, nie aby nie było tak strasznie, musimy tak. Zrobiłem pauzę. Postawić takie wieżyczki, które będą patrzeć, gdzie mogą występować takie problemy. Czyli na przykład tutaj, tu by się przydało. To jest straż, która sprawdza, czy gdzieś coś takiego się dzieje. Tutaj na pewno, o tak. To jest duży obszar. No i ogólnie to chyba będzie tyle w naszym obszarze. No a patrzcie, i widzicie, drzewka się robią zielone. Tutaj jeszcze jest coś kiepsko. Widzę. Okej, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Tu jest też już lepiej, dobra. I musimy postawić bazę helikopterów gaśniczych. To takie na pewno gdzieś dwie zmieście. Chciałem akurat tutaj postawić jedną. Może i dobrze. Radio leci, tak trochę dziwnie, ale no dobra. I jeszcze jeden tu. Okej, budynek na wodzie. No tak, to lepiej, żeby było, nie było. Dobra. I tak. Nie wiem, czy stąd, ale z któregoś z tych miejsc powinien wylatywać te helikoptery i gasić to. Czekajcie, gdzie jest ten pożar? Ej. Czekaj. Legenda, zniszczenia. A. I brakuje nam jednej mapy. Nie wiem, czy oni ją dodadzą, czy nie. Mianowicie zagrożenia, gdzie będzie jakaś katastrofa. Dobrze, wiecie co? Coś z tym pożarem nie pykło im chyba. No dobra, nieważne. Tak, dalej. I przechodzimy do najważniejszej kwestii. Zacznijmy od czujników. Tu jest taka duża antena satelitarna do wykrywania meteorytów. Ona by się nam gdzieś przydała. Tu by wyglądała fajnie. O, właśnie. Jeszcze nie oglądaliśmy. O, tak wygląda. I to jest ta wieżyczka, czekajcie. Obserwacyjna wieża przeciwpożarowa. Widoczność kilometr. O, ciekawe. I oni patrzą, czy coś, jak się zacznie palić, no to nas informują szybko. A jakoś tak to powinno działać. No, zobaczymy. To tak, czujniki. Bym postawił to dosyć w efektowym jakimś miejscu. Na przykład gdzieś tutaj. Bo to jest tak wszystko oddalone od tego miasta. To tutaj może by się przydał... O, ładnie by to wyglądało. Patrzcie na to tylko. Niezły radar. To ja rozumiem. I on będzie nam patrzeć, czekajcie, jeżeli zobaczmy opis jego. Zanieczyszczenie, ładowność pojazdów? Ciekawe. Okej. Zasięg uderzenia i rozmiar meteorytu, który zmierza na nasze miasto. Budynek radaru obejmuje zasięg całe miasto. Okej, a to? Uderzenie burzy lub tornada. Okej, czyli to też. No i to sobie postawmy obok gdzieś. Zobaczcie, jakie to jest małe przy tym.
w porównaniu. No, o, tutaj, tu będzie nasza taka stacja. I tu jest czujnik sejsmiczny. I on ma obszar. Tak? No właśnie. Tego też tutaj wrzućmy. Prawda? Zobaczycie. O, widzicie, obszar jest naprawdę duży. Ale jednak jest. Tutaj. Wow, 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 wow. Na pewno gdzieś tutaj w tej okrągłej dzielnicy. Tylko gdzie? No może... O, jakoś tak. Słuchajcie, czekajcie, jak ona wygląda? Tak, to znamy. No to mniej więcej. Aha, coś takiego, taka budka. No dobra. Tutaj jest cacy, tu też. Tutaj nie jest cacy. Tu można z tyłu postawić. Tutaj w rondzie. No tutaj tę dzielnicę całą będziemy chronić od środka. Proszę bardzo. I tu jest jeszcze problem. Tak, nawet jak słyszycie samą reklamę. Tu by mi się udało jakoś to wstawić tak bez wyburzania. O, idealnie. Dobrze, zobaczmy, czy całe miasto mamy w zasięgu. No, no jest idealnie. Boja. Ja bym postawił boję. Na pewno gdzieś tutaj taką jedną. Proszę bardzo. Tutaj. Bo ja nie wiem naprawdę, gdzie te boje mogą być. To jest w ogóle kanał. Co ja tutaj wybudowałem? Czekajcie. Zburzony kanał. Podczas burzenia kanałów możliwe jest zalanie. Bezobowa woda z czasem wyleci. Okej, no dobra. Fajnie, że to informuje. Nie pamiętam tego, że to było na komputerze. Czekajcie. Czyli tsunami będzie gdzieś stąd będzie płynąć. A. Pewnie długo. Boja. Tak, mamy 15 minut. No masz, spokojnie. Dzisiejszy odcinek naprawdę będzie chwilę trwać. Sobie postawmy trochę tych bój. Na pieniądze nie patrzcie naprawdę. O, tutaj taką jedną. I jeszcze tutaj. Czy tu jest sens stawiać, jak to jest przeciwną stronę? Wiecie, może postawmy, tak na wszelki wypadek. Bo to nie wiadomo nigdy. Jedna nie zaszkodzi. No i najważniejsze, wysoki maszt radiowy. Ona jest naprawdę, ma niezły zasięg. Coś jest z ogrzewaniem nie tak. Pomijając naszą destrukcję, co jest z ogrzewaniem? Aha. Dobra, to powinno wystarczyć. Nie wiem, w ogóle napiszcie w komentarzu, jak jest z moim dźwiękiem, bo ja naprawdę nie wiem, czy powinienem ściszyć radio, czy jakąś muzykę, bo ja naprawdę nie mam już z tym problem. Dobrze, tak. Wysoki maszt radiowy. Na pewno jeden gdzieś tutaj w sobie wstawimy. Czy możemy go podnieść? Nie możemy go podnieść. Ale tu bym go wcisnął. Nie. Nie. No dobrze, to gdzieś może tutaj przy radiu? O. Najgorzej to będzie, jak on się zapali. I proszę bardzo, łoch. Ładny zasięg mamy. No i gdzieś tu by się przydał jeszcze. O, może być na wodzie. Ale fajnie. Dobra. Tak, żebym nie niszczył tych kabli. Tak? Budynek zalewa woda. No to niestety, ale ma problem. Tu widzę, że jest problem. Tu postawmy sobie jeszcze małą wieżę. Proszę bardzo. I to na razie nie potrzebuje prądu. No nie, potrzebujesz prąd. To w sumie logiczne. Ale jak ja ci mam tutaj niby skąd dostarczyć prąd? Okej. Okay. Widzę tutaj coś jest. Okej, okay. Dobra. Tutaj jest bez problemu. Czy ty masz? No nie, to ty nie masz tym bardziej mieć jak prądu. Ale masz blisko, dobra. Dalej. Na szczęście nie ma kolejnych katastrof, chociażbym jeszcze na jakąś dzisiaj tutaj liczył. Coś by się jeszcze przydało. Co nie? Tak, żeby jakaś zapowiedź czy coś. No, czekajcie. Jakbym to tutaj tak wcisnął. Zobaczcie. To są linki, które po prostu trzymają tą wieżę. Fajne. Które mi się podobają, te pół linki. Dalej, czy ty masz prąd? Pociągnąłeś sobie. O, i bardzo słusznie. Dalej, dobra, jak jest tutaj z tymi radarami? Tu jest stacy, tu jest stacy, tu mają trochę problem. To tym wstawimy tutaj, no, przy lotnisku.
Aj, tutaj się laguje. Ale ogólnie problemy teraz z lagowaniem są takie, że one są przez chwilę, później jest już lepiej. Dobrze, tu jest dobrze. Tu jest, tam nic nie ma. No dobra, to jest ogólnie dobrze. Tu brakuje ci wody. A, no helikoptery by się przydały, żeby miały wodę. I działały. Ej, tutaj widzę, to jest. Ogólnie helikoptery mi się w ogóle podobają, że zostały dodane do gry. Jednostka zagnona, zaraz się nie rozumiem, co to jest. Helikopter, no wiem, widzę. A, policyjny, okej, chyba. Lecimy dalej. Także tak, radio jest cacy. I zanim zbudujemy skrany, bo skrany są dosyć na sam koniec, jak może zauważyliście. Trzeba postawić taką oto jednostkę. Tutaj będą wyjeżdżać te, wylatywać helikoptery, które będą sprawdzać, co i jak w naszym mieście jest nie tak. I ja widzę. Ja naprawdę widzę. Nie wiem, jak to jest możliwe. To jest naprawdę dziwne. Ale no trudno. Wszystko, co robiliśmy chyba w ostatnim odcinku, zostało usunięte. Bo ja pamiętam, że tutaj tego też tak nie wyglądało. Były nowe budynki. Fajne. I tutaj też było. No niestety, ale coś nam usunęło zapis gry. Trochę mi to się nie podoba. Ale mam nadzieję, że tylko przez to, że był nowy dodatek dorzucony. Ale no tak czy siak. Dobrze, że jest całe miasto. Tym się cieszę. Dobrze, mamy coś takiego. Wodę na pewno sobie podciągnąłeś. I prąd również. Oto wielki tutaj taki kloc. No ale coś ładnie wygląda. I czym wy jesteście? Poszukiwanie poszkodowanych. No, wiesz co, sądzę, że na razie nie będzie. 10 samochodzików i 3 helikoptery. No, helikoptery znaczy nie przydadzą ci się i takich budynków na pewno by się przydały z 3. Widzę, że jest problem pieniężny, ale podatków to ja tak zbytnio nie mogę podwyższyć. Dobra, git z tym. Może tak się uda. Jeszcze są jakieś nowe budynki, ale budynki to na sam koniec zobaczymy co i jak. 20 minut, a jeszcze nie zacząłem tam napisać, no wiecie co? Tak, schrony, to będzie za chwilę. No to do tych tutaj, do kolekcji im się to na pewno przyda. Proszę bardzo. Macie taki ładny budynek. To tutaj, no i tak, jeden gdzieś tutaj jeszcze w mieście. No i jeden na pewno tutaj. O, proszę bardzo. Serio, nie pociągniesz sobie tego prądu? No jasne, że nie. Ale czy to jest ci w ogóle potrzebne? Nie. No. A co z wodą? Bo nawet wodę masz. Oj, ty szczęściarzu jeden. Dobrze, i ci, dobra. Ci działają, nawet one i... Ty śpisz na plus. I no, czy oni nie ma dodam przypadkiem? No, chyba nie. Tak, tutaj coś woda pływa. Te cysterny powinny coś takiego... coś z tym zrobić. Ale... Zaraz, czy jakaś katastrofa do nas nie płynie? Jakieś tsunami, coś? W ogóle mam straszny problem, żeby wywołać tsunami. Bo no myślecie się, że ja próbowałem sobie już coś tam pokręcić, ale z tsunami to akurat jest dosyć duży problem. Tak jak inne budynki, no to jeszcze jako tako się tam pojawi coś, ale tsunami? No tak nie jest to coś zbytnio. Dobrze, ten budynek jest dosyć duży. To jest trochę jego niekorzyść, ale jednak jest potrzebny. Ja bym go wrzucił gdzieś, nawet jakoś tak tu. Bo ścisłe centrum musi być dla niego. Jeszcze ci mało. Okej. Okay. A, tu jest jakiś budynek. Nie wiem, co to było. Jeszcze? Ty, o ty, panie. Ty mi tu całą dzielnicę wybuchł. Nie chciałem go tak postawić, chciałem wejść w ustawienia. No, ale jak już jest, to już nie będzie. Przemysł. Niech się buduje dookoła. Tak. Dobra, mamy... I coś tu się pali. Coś tu się naprawdę zaczęło palić. I czemu ja nie mam o tym powiadomienia? Halo. Halo, halo. Centralo. Nie no, tutaj powinno być dobrze. A, tutaj widzę, że jest problem. A, postawmy im tutaj jeszcze taką jedną wieżę. I te helikoptery gdzie są? Są tu. Okej, coś z tymi helikopterami można byłoby też zrobić, wiecie? Chyba by się jeszcze jakieś przydały tutaj. No jest jeden tutaj. Jest jeden tutaj. To gdzieś tutaj jeszcze w mi... A nie, są jeszcze. To. Tu ich nie ma. Aha, no dobra, no to tutaj jeszcze. Tutaj. Czekajcie.
laguje, ale spokojnie nam się uda. Tutaj nie macie wody, zaraz ją podrzucimy. Proszę bardzo. Cmentarz, widzę, że jesteś już opodróżniony. Tylko nie chce mi się już nawet na was klikać. Okej, okay, ma dużo na podatki. No, to było do przewidzenia. Obniżamy wam już, spokojnie ludzie. No, wyszliśmy na plus przy takich disasterach. Kolejną rzeczą, którą musimy wstawić, to postawiliśmy. Tutaj w centrum też zostało postawione. To prawda, jakąś tam linię wyrzuciliśmy, ale no to trudno. Dobrze, ostatnią rzeczą, którą zrobimy na te ostatnie 7 minut, bo wszystko chyba już jest gotowe, no to jest schrony. I tak, żeby schrony postawić, tak, patrzymy sobie na daną dzielnicę. Zacznijmy może od tej dużej. I tak, w tej dzielnicy jest około populacja 32 tysiące. Taki jeden schron ma pojemność 10 tysięcy, czyli muszą być 3 minimum. No dobra. Czyli na przykład zostawiamy gdzieś tu. Proszę bardzo. Ja teraz się tym zajmę poza odcinkiem, na timelapsie. I klikamy wyznacz drogę. I jakiś na przykład fragment, tą część, jeździ tutaj taki autobusik. Zaraz wyznaczę właśnie. I będzie zbierać ludzi. Czyli na przykład jedziesz sobie... Nie. Jedziesz sobie na przykład tutaj. Tutaj. Ale nie wiem, czy ja to dobrze robię, bo nigdy wyznaczenia takich dróg nie robiłem. Ale no, dobra. Tutaj podjedziesz. No i ogólnie to tyle. No i sobie powinien jeździć, co nie? Powinno mu być zacy. No ja widzę, że mogę tak dodawać teraz te drogi. Fajnie. Jakieś przystanki czy coś? Okej. Okay. I tu widzę, że coś jest... Co z tobą jest nie tak. Opuszczone. A, no to opuszczone to... Bywa. Dalej. Tak, tu jest radio. Mogą sobie słuchać teraz. Tak, 400 km. Co tu mamy? A to... Chyba nie ma więcej. Żywność, to musi się najlepiej zapełnić. Wyznacz, to mamy... Czekaj, możemy zrobić drugą linię? Nie, jedna linia. I ile tych autobusów? Czekajcie, jeszcze sprawdźmy, zanim wejdziemy w timelapse'a. 10 autobusów, 10... To jest... Ile tam? Tak, 10 tysięcy ludzi, aż do momentu ich wypuszczenia. No dobrze, teraz ja zapraszam was na timelapse'a. Będę sprawdzać dzielnicy i wrzucać po odpowiednią ilość tych budynków. No i oczywiście nie obędzie się bez jakiegoś mojego komentarza. I żeby nie było, przełączę na... Albo dobra, zostawmy. Posłuchamy, jak wygląda przyspieszenie radio. Lecimy. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately, if any is available. Drodzy Państwo i Panowie, jak może zauważyliście, chciałem zobaczyć, chciałem postawić tutaj schron, ale pojawił się komunikat, niech żeby inaczej, gdzie to ma spaść? No i właśnie tu jest problem, bo my nie widzimy, gdzie to ma spaść. I mam nadzieję, że to zostanie dodane czy coś, no bo jednak bym wolał wiedzieć, gdzie to będzie spadać, to nie? Ja nie mam mapy, nie mam mapy spadania. Ale widzieliście, meteor o skali 8x6 to nie jest małe. Spadek może ponad skała z kosmosu spada na obszar mapy. Jeśli uderzy w miasto, zniszczy budynki i wywoła pożary. Okej. Okay. Dobrze, ja będę lecieć z tym napisem, jak się pojawi meteor, no to zauważycie. Tak? Chyba. Wracamy, bo to widzę, że zajmie trochę czasu. No i lecimy z kolejnym timelapsem, on też długo nie będzie. Tak, robimy drogi, to są autobusy, które zbierają ogólnie ludzi do schronów. No i co, już kończymy? Dobra, wracajmy. Jak może zauważyliście, przesunęło mi tu kamerę, to znaczy, że metoda zaraz spadnie tutaj. Może to jest to. Nie wiem, gdzie on jest właściwie. O, jest tutaj. Czekajcie. No taki kamyczek. No taki niemały kamyczek nawet. He. Namierzymy meteor. Ponieważ nie chcemy meteor na razie, dopóki nie zrobię dróg ewakuacyjnych, dlatego ja
pauzie to zdobię, dobra? Lecimy dalej, naprawdę, bo to mnie już trochę denerwuje. Dokładnie, dokładnie. No i lecimy, tak jak już mówiłem, autobusy te zawożą ludzi do schronów. Tak, żeby mnie nie zgrać. Do schronów lub bunkrów, jak to tam zwał. Ogólnie zobaczcie na jego budżet. To jest naprawdę bardzo warto patrzeć na niego, ponieważ pieniądze z niego no po prostu wypodobują. Tak dużo, tak długo są te bunkry. I ja mam ogólnie taki pomysł, że zresztą nową serię, te bunkry będą przez większość czasu na przykład wyłączone, jak będą pełne, czy coś jeszcze innego i po prostu jak będzie jakiś problem, no to się ich wyśle, tak? I po prostu jeszcze nie wiem, jak to będziemy wykorzystywać te schrony, no bo jeżeli będzie jeden schron, całe miasto, no to jest jeszcze dobrze, no bo możemy po prostu już wszystkich. Natomiast jeżeli będzie paręnaście schronów, dużo różnych dzielnic, to niby jak ja tu mogę, no wiecie, dysponować tym wszystkim. No bo jeden schron, no to wiadomo, można tak, ale jeżeli jest więcej, to nie mamy mapy, gdzie spada meteor i tak dalej. Co najmniej na to jeszcze jakoś da się wyczuć. Ale taki meteor, to się dowiadujemy tylko chwilę wcześniej. I to jest trochę irytujące. To jest trochę nie za dobre. Mam nadzieję, że coś z tym zmienią. Przydałaby się ta mapa. Ja popatrzę w internecie, jak to wygląda mniej więcej. A poza tym, nie bardzo fajny dodatek, tylko szkoda, że leci, ale nie wiadomo gdzie, a po coś w końcu stawiamy te czujniki, tak? Więc zastanawiam się, czy te czujniki mają sens, a jeżeli mają, no to jaki? Możecie mi oświecić w komentarzu, czy coś, no bo z tego co wiemy, to może jednak wcześniej trochę się dowiemy o tym, ale czy dużo? I czy to ma jakieś większe przełożenie, skoro i tak tylko się dowiemy, że gdzieś spadnie, ale gdzie to też niedokładnie, no bo w końcu mapy nie ma. Chyba, że gdzieś ja mapy nie znalazłem. Jeżeli tak, no to też mnie oświecicie. I oczywiście zaraz zapraszam na live'a, na którym będzie się dużo działo i mam nadzieję, że to będzie numer jeden. I zapraszam do komentowania, ponieważ będzie osobne miejsce na komentarze. Wracajmy. Wracamy na antenę. Jak może zauważyliście, taki schron kosztuje 74 tysiące. Czyli jest drogi, tak? Wykorzystałem wszystkie już nasze pieniądze i nie mogę postawić kolejnego schronu, chociaż czekajcie, mogę postawić mały. Mały kosztuje 24. No dobrze, no to nie pozostaje nam nic innego. Jak oglądać? Jak? Oto i pierwszy w naszym mieście wracuje meteor. Dobrze, widzimy go. Wow. I mamy miniaturkę od razu. Czekajcie. O! Musiałem to zrobić. No niestety. A meteor strike has occurred. Ale ludzie nie przeżyli. Mamy dosyć duży disaster, bo to był dosyć duży meteor, jak na te, co ja widziałem. Nie będziemy robić żadnych tutaj służb ratunkowych teraz. Natomiast tak, schrony, jak może zauważyliście, zrobiłem tutaj i trochę tu. Ale tak ogólnie, no to tyle. Tych schronów za bardzo nie mamy. Nie wiem czemu nagle stracimy sobie dużo pieniędzy. A ja potrzebuję akurat teraz pieniędzy. Więc tak, pieniędzy nie ma. Schronów nie ma zbytnio dużo. Więc jeżeli dużo ludzi nie uratujemy, jak widzimy, schrony nie są łatwe. Nie są tanie. I tak, no co ja tu mogę powiedzieć? O, lecą już, to są te helikoptery, co postawiliśmy w mieście. One też trochę kosztowały, ogólnie się bardzo dużo pieniędzy wydawaliśmy tutaj. Proszę bardzo. I oni teraz lecą do tych budynków. O, tu są poszczególne jedynki. I oni to sprawdzają. Tu się jeszcze nawet coś pali. Także, jedyne co możemy zrobić teraz, to naprawimy drogi. A to chyba nie powinno być jakieś drogi też. Aby mieli łatwiejszy dostęp wszystkie służby. To nie powinno być... O, patrzcie, już nawet na czymś takim. Już jesteśmy na minusie. Za to, że pomagamy ludziom. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tak, to wszystko. No, jak widzicie, pierwszy meteor upalnął w nasze miasto. Jak chcecie zobaczyć, no to proszę bardzo. Natomiast tak, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na moim kanale, czyli na live, nie zapomnijcie zagłosować w ankiecie, kiedy ma się pojawić koniec tego miasta. No i pewnie jakoś w najbliższym tygodniu pojawi się nowa seria, którą od początku będziemy zaczynać. O, tutaj widzę już
jest ten maszt. Ła. Dobra. To stąd kończymy nasz widok na to miasto, które już przeżyło niemałe, albo chodźmy tutaj, żeby było lepiej widzieć to, co się tu przed chwilą wydarzyło. Cześć!